Kiedy Wałęsa na zjeździe regionalnym w Gdyni zażądał władzy absolutnej nad związkiem. To mnie przeraziło i postanowiłem przestrzec ludzi przed daniem władzy takiej absolutnej w ręce Wałęsy. I powiedziałem, że danie mu władzy absolutnej nad związkiem może spowodować, że Solidarność przestanie istnieć w przeciągu jednej nocy. Mówiłem to 4 miesiące przed stanem wojennym. Co się wydawało absurdalne, ponieważ ludzie mieli pojęcie, że tego się, takiej masy ludzi, że tego się nie da powstrzymać. Wtedy oświadczyłem, że dlatego rezygnuję z Solidarności, z działania w Solidarności i mówię o tym, ponieważ nie chcę być długopisem w ręku agenta. Szkołę zawodową ukończyłem w 1977 roku i wyjechałem na wakacje na Wybrzeże. I z tych wakacji już nie wróciłem, zostałem na Wybrzeżu. Wybrzeżem byłem zafascynowany po 1970 roku. Tak, rodzice słuchali Radia Wolna Europa przez wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu. Wielkiej tajemnicy dla mnie, to dla młodego chłopaka. Wzbudzało to ciekawość, była to sensacja. Wówczas, w tamtym okresie, informacje szeptane na ucho, powtarzane w tajemnicy, tym bardziej wzbudzały ciekawość. I tak jakoś miałem takie wyobrażenie o stoczni, w ogóle o Wybrzeżu, że jest to jakiś zupełnie inny świat. W odróżnieniu do Bieszczadów, do relacji takich międzyludzkich, małej miejscowości, że to jest warta masa ludzi, która potrafi coś zmieniać, potrafi coś działać. Zatrudniłem się w Stoczni Gdańskiej. Poszedłem do szkoły, do technikum budowy okrętu. Szybko się okazało, że ten mój mit o takiej jedności robotniczej w stoczni nie jest prawdziwy. To tak, że wygląda to zupełnie inaczej, że ludzie są podobni jak w Bieszczadach. Pierwszy pokój, który wynajmowałem w mieszkaniu ludzi również z takiego środowiska. Pani była patriotką polską tutaj z terenów kaszubskich, z Gowidlina, a jej mąż to pułkownik Armii Krajowej, więc ciągle to te same tematy były w domu i to tak komuna była nie do przyjęcia. Jakby taka kontynuacja tej atmosfery mojego wychowania. Wtedy, jak tutaj przyjechałem, nie miałem jeszcze 18 lat. Nie miałem okazji się zepsuć, że tak powiem. Trafiłem do środowiska związanego z ruchem obrony praw człowieka i obywatela przez czysty przypadek. Przez kolegę ze szkoły, który znał syna Tadeusza Szczudłowskiego. Przez niego poznałem syna i tak trafiłem na pierwsze spotkania. Tam dopiero poznałem ludzi z WZZ-ów. To było jedno środowisko, tak małe wówczas w Trójmieście, można byłoby nazwać partią pokojową, bo wszyscy się mieścili w jednym dużym pokoju. Ludzie, którzy przychodzili na spotkanie, no wszyscy, którzy się nie zgadzali z ówczesnym reżimem, to czy spotkania odbywały się, organizowane były przez ROPCIO, czy później przez WZZ-y, czy przez inne środowiska warszawskie, to tak. Przychodzili ciągle ci sami ludzie, to jednak było małe, takie wąskie jedno środowisko. Dopiero później związałem się z WZZ-ami, z racji tego, że pracowałem w Stoczni Gdańskiej. Słysząc o problemach ludzi w stoczni, z którymi się spotykałem na co dzień, wydawało mi się zupełnie naturalnym, że jest jakieś środowisko, które jest zainteresowane tymi problemami, starające się pomóc tym ludziom, a takim środowiskiem był tutaj Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych. Oczywiście zaczęło mi szybko pasjonować to, że możemy wydawać własną gazetkę, którą bardzo szybko razem z Andrzejem Butkiewiczem, już nie żyjącym dzisiaj, drukowaliśmy. Rano pracowałem w stoczni, po południu chodziłem do szkoły, do technikum budowy okrętów, a później, kiedy się zaangażowałem w tą działalność i zaczęliśmy drukować, po nocach drukowaliśmy. Często było tak, że zanim poszedłem do pracy, to jeździliśmy gdzieś pod zakłady pracy, aby rozdać te ulotki, czy rozdać te materiały.
Także niewiele czasu pozostawało mi na sen. I tak to trwało do początku roku 80. Nic szczególnego dla mnie się nie wydarzyło, kiedy pierwszy raz trafiłem do aresztu. Wszedłem do mieszkania, w którym został urządzony kocioł, gdzie mieliśmy drukarnię. Wszedłem, zobaczyłem kilku czy kilkunastu smutnych panów, powykładane wszystkie rzeczy z szaf na stole, na podłodze. No później to już rutyna, to tak przeszukania, areszt, pierwsze przesłuchania. Mieliśmy jakby takie kursy czy wykłady dotyczące prawa, czy z Jackiem Taylorem, czy z Lechem Kaczyńskim, gdzie uczyliśmy się praw, które nam przysługują na wypadek aresztowania, wypadek jakiejś rewizji, przesłuchań, ale z tego wszystkiego wynikało, że najlepszym wyjściem jest nie mówić nic. Dla mnie to nie stanowiło żadnego problemu i od pierwszego przesłuchania odmawiałem odpowiedzi na pytanie, albo po prostu siedziałem i nic do mnie nie docierało. Nie reagowałem na żadne bodźce zewnętrzne, ani się nie słuchałem, nie odzywałem. Często nie mówiłem nawet, jak się nazywam, więc później przy kolejnych jakichś aresztowaniach, zatrzymaniach, to już tylko na wstępie ubecy, którzy mnie przeprowadzali na komendę, pytali, no to cóż, panie kołodziej, jak zwykle, no to już ten... Zamykali protokół i odprowadzali mnie do celi. Był to taki moment, kiedy mogłem się wyspać, bo to 48 godzin spokoju, ciszy, nie mogłem nic zrobić. Po którymś aresztowaniu przyszedłem do szkoły i dowiedziałem się, rano wyszedłem z aresztu, poszedłem do pracy, po południu do szkoły, przyszedłem do szkoły, wykładowca zawołał i pokazał mi, że jestem wykreślony z listy uczniów i prosił, żebym się zgłosił do dyrektora. Dyrektor mi powiedział jasno, że miał do wyboru albo swoją pracę, albo mnie zwolnić, więc to tak, ten na to mnie wyrzucił oczywiście. To był gdzieś koniec 79 roku, na przełomie listopada i grudnia. Podobnie w styczniu, tak w listopadzie dostałem w pracy, w nagrodę za dobrą pracę, podwyżkę płac. W styczniu zostałem zwolniony z pracy jako niepotrzebny, niesumienny pracownik. Przy czym nie było podstaw, żeby mnie wyrzucić z pracy dyscyplinarnie, w związku z tym, że zakład wypowiedział mi pracę ustawowo, zgodnie z kodeksem pracy. Później w sądzie pracy tłumacząc się, przedstawiciel się tłumaczył, że byłem jakimś niesumiennym, nierzetelnym pracownikiem. Przy czym nie miałem żadnych kar, a jedynym dowodem na to, że byłem niesumiennym pracownikiem, była nagroda w postaci podwyżki 2 miesiące wcześniej. To takie absurdy były, więc jedynie to mogło mnie śmieszyć, to tak. W 79 roku zaczynaliśmy z Anią Walentynowicz na terenie stoczni działać półlegalnie w zasadzie. To były duże wydziały pracy, na których było po kilka tysięcy ludzi. Kiedy przychodzili na stołówki, tam było 1,5 tysiąca, 2 tysiące ludzi na śniadanie, w przerwie śniadaniowej, wchodziliśmy z pakietem ulotek i rozdawaliśmy ludziom. Nikt się nie odważył nas zatrzymać w takim tłumie robotników. Widziałem odbiór tego bezpośrednio, tych gazetek, które drukowaliśmy, tych materiałów, które dla nich przynosiłem, gdzie ludzie z takim niedowierzaniem patrzyli, że piszę o jakichś przypadkach, które dotyczą ich, że jest tam napisane o ich zakładzie pracy, że są podane adresy, że są ludzie, którzy się nie boją, że ich zamkną. To było takie dziwne wtedy i fascynujące dla ludzi. I to było czuć, że jest to potrzebne, że idziemy we właściwym kierunku. Ale jednocześnie władza wtedy uważała, że zaczyna mi coraz bardziej przeszkadzać, że to zaczyna być zbyt popularne wśród ludzi i może stanowić dla nich zagrożenie. Poza tym wtedy mieliśmy takie nastawienie, że nie tworzymy, nie będziemy w myśl prawa tworzyć żadnej organizacji, dlatego że tworzenie wszelkiej organizacji podlegało pod jakieś tam paragrafy różne prawne, zabraniające te tworzenie, to jako związek zbrojny, organizacja tak mająca na celu tak, obalenie siłą władzy, czy obalenie ustroju, to tak. I te ramy organizacyjne były nam obce, więc to było wszystko tworzone na zasadzie takiego
ruchu dobrowolnego. Kto chciał z nami współpracować, ten współpracował. 79 rok tutaj dla Gdańska, dla opozycji trójmiejskiej, gdańskiej głównie, to było bardzo istotne, szczególnie grudzień, bo takim naszym punktem kulminacyjnym było organizowanie obchodów rocznicowych grudnia 70 roku. Na ten wiec przyszło kilka tysięcy ludzi. Niezależnie od tego, w styczniu jako WZZ planowaliśmy powołanie Rady Robotniczej, w zakładzie, którym pracował wówczas Lech Wałęsa. On wraz z grupą kilku kolegów mieli zorganizować wiec i ogłosić powstanie takiej rady w styczniu 80 roku. No niestety, ponieważ Becja ten wszystko wiedziała, tak to się jakoś odbyło, wszyscy ci ludzie zostali zatrzymani na czas tego ogłoszenia, więc do utworzenia tej rady nie doszło. Ci ludzie zostali zwolnieni, wszyscy usunięci z tego zakładu pracy. A my podjęliśmy wtedy taką decyzję, że spróbujemy z Anią Walentynowicz zorganizować strajk w Stoczni Gdańskiej w obronie tych zwolnionych pracowników elektromontażu, którzy byli związani z nami, z naszym środowiskiem WZZ-ów. Na kilka godzin część ludzi zatrzymało pracę, ale efekt był tego taki, że ostatniego dnia stycznia 80 roku oboje zostaliśmy wyrzuceni ze Stoczni Gdańskiej. Od tego, znaczy był to tak, dzisiaj patrząc historycznie, no, bardzo poważny błąd komunistycznej władzy, bo gdyby nie wyrzucili Ani z pracy, to nie byłoby później sierpnia. Ja znaczy dostałem takie dziwne zwolnienie, zakład wypowiedział mi po prostu pracę i to wszystko. Byłem młodym chłopakiem, miałem 20 lat, to tak nie spodziewałem się tego, że przywrócą mnie. Odwoływałem się do sądu pracy, ale nadzieję na to, że przywrócą mnie z powrotem do pracy w Stoczni Gdańskiej były nijakie. No, początek 80 roku nie zapowiadał niczego, co nastąpiło później, jakichkolwiek zmian. Dla mnie była to o tyle pozytywna zmiana, że miałem nagle bardzo dużo czasu. Półtora miesiąca wcześniej wyrzucili mnie ze szkoły, wyrzucili mnie z pracy, więc mieliśmy czas na drukowanie wtedy. Andrzej Butkiewicz, z którym drukowałem, również przestał być studentem. Pracować mu nie pozwalali, więc jedynym naszym zajęciem to było drukowanie. Wówczas przy obecnej fali strajków, jaka zaczynała się gdzieś w Lublinie, na południu Polski, takich strajków o podwyżkę typowo ekonomicznych, to nasze działanie takie zewnętrzne z tymi ulotkami stwarzało takie wrażenie, jakby Gdańsk się do czegoś przygotowywał, organizował. Oczywiście nie było mowy o tym, no, o jakichś przygotowaniach czy o organizacji. Było to tak się układało samo, że było nas coraz więcej i byliśmy coraz bardziej widoczni na ulicach. O tyle dobrze było dla nas, że Gdańsk jako miasto typowo turystyczne, pogoda nam dopisywała, turyści gremialnie odwiedzali Starówkę Gdańską, gdzie wyjeżdżali w Polskę z tymi ulotkami, które tutaj rozrzucaliśmy. A w międzyczasie toczyły się procesy o przywrócenie do pracy tych ludzi zwolnionych w styczniu z elektromontażu. Mój, Ani Walentynowicz. I latem to tak czasowo się złożyło, że w okresie wakacyjnym, być może Obecja to sobie tak zaplanowała, wtedy jest mniej ludzi w zakładach pracy,
miały się zakończyć te procesy. W większości dla nas kończyły się negatywnie, nie przywrócono nas do pracy. Natomiast Ania Walentynowicz była już w wieku, w takim okresie przedemerytalnym i była chroniona prawem pracy. Nie można było jej zwolnić bez jakiegoś rażącego naruszenia kodeksu pracy. No a tego Ania nie naruszała, więc została przywrócona naturalnie przez sąd pracy. Znaczy sąd pracy nakazał przywrócenie Ani ponownie do pracy w stoczni gdańskiej, no ale ubecji było to nie w smak, no i nakazała dyrektorowi usuwanie Ani z pracy. I tak zrodziła się idea strajku w obronie Ani Walentynowicz. To była taka samoistna reakcja, pomysł Bogdana Borusewicza, aby spróbować, aby ci młodzi ludzie, Jurek Borowczak, Bogdan Felski i inni, aby spróbowali namówić kolegów stoczniowców do wystąpienia w obronie Ani Walentynowicz. I tak bez większych planów i zamierzeń miał to być mały strajk, zwykła akcja, pokazanie, że coś potrafimy zrobić i że będzie jakiś gest taki w obronie wyrzucanych ludzi z pracy. W dniu, kiedy rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, 14 sierpnia, ja podpisywałem w stoczni w Gdyni umowę o pracę. Ale po wyjściu ze stoczni dowiedziałem się, że strajkuje Stocznia Gdańska. Pojechałem z Gdyni natychmiast do Gdańska, do Andrzeja Butkiewicza, z którym drukowałem, i postanowiliśmy pójść do zobaczyć, jak ten strajk wygląda. Ze zwykłej ciekawości, no to było dla nas coś nowego, ekscytującego. I wybraliśmy się do stoczni i zaskoczyła nas atmosfera w stoczni. Znaczy, kiedy przyszedłem, powiedziałem, że kiedyś pracowałem, jesteśmy z WZZ-ów i młodzi stoczniowcy stojący na bramie powiedzieli nam, że jest pani Ania Walentynowicz i powiedziałem, że się bardzo dobrze znamy, w związku z tym pobiegli potwierdzić, no i natychmiast niemalże z honorami wprowadzili nas do wewnątrz. Była to wspaniała atmosfera, bo to tak, to pierwszy moment, to był taki najważniejszy dla mnie. Stocznia była pełna ludzi, to godziny popołudniowe, to już po godzinach pracy, ale ci ludzie byli zupełnie inni. To nie zmęczeni stoczniowcy po ciężko przepracowanym dniu, tylko ludzie jakby wolni, uradowani, spokojni. Gdzieś tam Ania coś, jak weszliśmy, pamiętam, stała na wózku, przemawiała przez tubę, bardzo serdecznie nas przywitała. Zaraz zaczęły się różne wymiany zdań, dyskusje, a co ze strajkiem. Wszyscy nas informowali, także w sumie nic nie wiedzieliśmy z tego. No ale później doszło do jakichś ustaleń, ten strajk postanowiono w Stoczni Gdańskiej, że będzie trwał do następnego dnia. Były tam postulaty, ustalono rozmowy z dyrekcją, które miały następnego dnia się odbywać, ale my zebraliśmy się w naszym gronie ludzi, którzy byli na terenie stoczni z wolnych związków zawodowych i ustaliliśmy, że dla wsparcia Stoczni Gdańskiej powinniśmy doprowadzić do strajku w innych zakładach pracy, aby mieli większą siłę i aby ten nacisk był większy. No a ponieważ ja już miałem podpisaną umowę o rozpoczęcie pracy w Stoczni Komuny Paryskiej, z tych ustaleń wyszło, że nam nie wypadło, że mam organizować strajk w stoczni, w której nie znałem i w której nie znałem nikogo. Tak to było, no ale wziąłem to sobie poważnie do serca.
Czekałem tylko na pierwsze materiały informacyjne w nocy, które zostaną wydrukowane o strajku, ponieważ chciałem to zabrać ze sobą dla takiego uwiarygodnienia, że byłem w Stoczni Gdańskiej i że są pierwsze informacje, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy jakakolwiek informacja będzie podana publiczna o strajku, czy nie. Okazało się, że tak, że lokalna telewizja i rozgłośnia radiowa podała informację, że Stocznia Gdańska strajkuje, że rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Czy to za przyczyną takich rozmów, czy z powodu nastawienia już takiego informacji, że Stocznia Gdańska strajkuje, przed wydziałami, przed pójściem do pracy grupują się ludzie i tam między tymi brygadami na placu przed tymi wydziałami chodziłem od jednej do drugiej i próbowałem informować, namawiać do strajku. I to był taki sygnał. Natychmiast wszyscy ruszyli. Nagle zrobiło się z tego kilkaset osób. Ja wtedy miałem niespełna 21 lat i byłem pierwszy dzień w pracy. Nie znałem absolutnie nikogo w tej stoczni. Poza pracownikami, z którymi podpisywałem umowę o pracę, ale to nie ci, którzy brali udział w strajku w tym momencie. Nie znałem stoczni, nie wiedziałem, jak się na tym poruszać. Więc dalej zaproponowałem, że idziemy pod bramę i tam się przygotujemy do tego. Ciągle myślałem o tym, że szybko zostanie wybrany jakiś komitet strajkowy, który poprowadzi ten strajk i że nie będzie to moją rolą. Do głowy mnie nie przychodziło, że będę musiał ten strajk jednak prowadzić. I tak ci ludzie poszli za mną. Zaproponowałem, żebyśmy przeszli przez większą część stoczni, nawołując resztę stoczniowców do strajku. Ktoś mi pomógł. Dzisiaj już wiem, kto to był. Pracownik rozdzielni elektrycznej, który wyłączył prąd w odpowiednim momencie, jak widział, że coś się zaczęło. Tak dotarliśmy pod bramę, pod którą rozpoczął się wiec. Zgłosiło się samorzutnie kilkunastu młodych ludzi, którzy ten mi coś tam podszeptywał, że aby może załatwić megafon, bo nie słyszę, a że tu jest jakaś górka piasku, na którą stanąłem, żeby mnie było widać. No i tak zacząłem przemawiać do ludzi z jakiejś takiej pryzmy, niewielkiej pryzmy piasku, bez niczego. Tłumacząc, że musimy wybrać najpierw naszą reprezentację, przygotować się do rozmów z dyrekcją, ustalić jakieś konkretne nasze żądania. Załatwili mi jakiś wózek, który służył nam do końca strajku za trybunę. Stanąłem na tym wózku i zacząłem mówić o żądaniach naszych. Ktoś mi podszepnął, że jest radiowęzeł, że przez tą tubę słabiej słychać. Zażądałem od dyrektora, żeby udostępnił nam radiowęzeł. Dyrektor odmówił. Postanowiliśmy zająć radiowęzeł siłą. W ostatnim momencie pracownicy radiowęzeł otworzyli drzwi w obawie przed uszkodzeniem sprzętu i obsługiwali nam ten radiowęzeł do końca. Także już od pierwszych godzin strajku radiowęzeł na całą stocznię był w naszym posiadaniu i wtedy zacząłem tłumaczyć ludziom, o co powinniśmy występować do władz. Że nie tylko o podwyżkę, oczywiście jest ważna, że nie tylko o jakieś wartości dla nas, nie tylko powinniśmy stawiać żądania ekonomiczne, ale przede wszystkim polityczne, że powinniśmy wywalczyć sobie gwarancję, niezależną gwarancję instytucjonalną, czyli wolne związki zawodowe, które naprawdę będą nas reprezentować, bo w tej chwili jest strajk, ale po strajku musi nas ktoś reprezentować. Nie pamiętam, ile czasu zajmowało mi to tłumaczenie, ale kiedy sformułowałem jako pierwszy postulat, wówczas w sierpniu, to był w ogóle pierwszy postulat polityczny w sierpniu, żądanie wolnych związków zawodowych i poddałem to pod akceptację tych kilku tysięcy ludzi zebranych na placu, ci ludzie zaakceptowali to. I tak
Po podwyżce płac żądaliśmy uwolnienia więźniów politycznych. Później zniesienie cenzury. Wszystko to uzasadniałem i toczyło się w to na zasadach takiej pełnej demokracji zbiorowej. I tak pierwszy dzień nam do późnych godzin popołudniowych na tym upłynął to, tak, formułowanie postulatów, których było 17, zajęciu radiowęza, zajęciu drukarni. Ci ludzie, widząc moje takie zdecydowanie i jak mi później mówili, że to wszystko tak wyglądało, jakbym przyszedł z gotową koncepcją na przygotowaną i postępował według schematu. Oczywiście była to jedna wielka improwizacja. Wymyślaliśmy na miejscu, co należy robić, patrząc i oceniając reakcję ludzi. Mieliśmy gotową listę postulatów. Uznałem, że nie tych postulatów dyrekcja nam nie może zrealizować, więc zaproponowałem, aby te postulaty przekazać dyrektorowi i potraktować go tylko jako emisariusza, który je przekaże dla swoich władz wyższych, ponieważ nie jest kompetentny. Wiedząc, że mi będą przeszkadzać sekretarze partii, wydziałowi i aktywiści partyjni, podsunąłem pomysł, aby ich usunąć z terenu zakładu. W myśl ustaleń w Stoczni Gdańskiej w nocy z 14 na 15 byłem przekonany, że następnego dnia, kiedy będzie strajkowało kilka zakładów, utworzymy międzyzakładowy komitet strajkowy. Taki był nasz plan od samego początku. I dlatego tak wszystkim kierowałem w Stoczni Komuny Paryskiej, aby nie rozmawiać z dyrekcją, bo mieliśmy jako wstępne założenie i ustalenie, że utworzymy reprezentację kilku zakładów i będziemy rozmawiać z władzami wyższymi. Wysłaliśmy delegację do Stoczni Gdańskiej, ale Stocznia Gdańska podjęła rozmowy z dyrektorem i w sprawie podwyżki płac, przywrócenia do pracy Ani Walentynowicz i Lecha Wałęsy, uzyskania gwarancji dla strajkujących. No i na tym w zasadzie się kończyło to. Cały czas wokół tego trwały rozmowy. Nie było żadnej mowy o zmianie związków zawodowych, o niczym więcej, o żadnych innych osiągnięciach. No i jak się zorientowałem już po południu, kiedy wróciła delegacja ze Stoczni Gdańskiej, że Stocznia Gdańska, Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej, ku mojemu zaskoczeniu, nie jest zainteresowany utworzeniem wspólnego komitetu strajkowego międzyzakładowego. Przed świtem byłem jeszcze w stoczni remontowej Nauta, zanim się rozpoczęło normalne życie strajkowe, aby tam namawiać ludzi, którzy nie bardzo byli zdecydowani, namawiać ludzi do strajku i troszkę ich podładować psychicznie. I tak zaczynaliśmy sobotę. Mieliśmy drugi dzień strajku. To nie automatycznie ludzie zaakceptowali to, że jest to strajk okupacyjny. Problemy zaczęły się jawić w sobotę przed południem, kiedy zaczęły do nas docierać informacje, że Stocznia Gdańska, która była takim symbolem dla wszystkich tutaj, podpisała porozumienie i zakończyła strajk. To było szokujące dla ludzi. To, co budowaliśmy, nagle zaczęło się wszystko sypać. Prawie już mieliśmy działającą drukarnię, mieliśmy radiowęzeł, już ten strajk zaczął mi się w Stoczni Gdyni układać, jakoś porządkować, to tak nabierać jakichś takich ram organizacyjnych. A tu nagle taka jak grom z nieba wiadomość, że strajk zakończony. No, nie chciałem się w to wierzyć, no ale szybko uzyskaliśmy potwierdzenie, że jednak tak jest. Zresztą wtedy zasypali nas ulotkami z helikopterów całą Stocznię Gdyńską z informacją o podpisaniu porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Również jakimiś takimi ulotkami, że ktoś tam nieodpowiedzialny wzywa stoczniowców do awantury politycznej, stawiając żądania polityczne, nierealne żądania polityczne, bo przecież w Polsce nie ma ani więźniów politycznych, ani cenzury, no takie ten. Więc to takie było wczesne popołudnie, sobota, dzień
przed, na następny dzień tradycyjnie miał być wolny, niedziela, więc ludzie nie bardzo wyobrażali sobie, jak ma wyglądać strajk. I powoli zaczynała mi się sypać ta jedność na tym placu strajkowym, bo to był taki plac, na którym trwał permanentny wiec. Ludzie się nawet w nocy wszyscy nie odchodzili z tego placu. Ja stałem przed tymi ludźmi, przekazywałem osobiście najnowsze informacje, jakie do mnie dotarły na temat strajków u nas w Trójmieście. Czy ciągle tłumaczyłem, co to są te wolne związki zawodowe, po co o to walczymy. Pojawiało się mnóstwo pytań, było to coś nowego dla ludzi, jacy to są więźniowie polityczni, bo to nie wszyscy ludzie słuchali Wolnej Europy, więc wyjaśniałem, a co robili w życiu, za co siedzą. To taka bieżąca lekcja demokracji, to tak trwało. Mówiłem godzinami do tego momentu, ale ta informacja to tak wprowadzi bardzo duże niebezpieczeństwo załamania się strajku i wprowadziła duże zamieszanie. Część ludzi zaczęła się rozchodzić na swoje wydziały i wtedy z Andrzejem Butkiewiczem jeździliśmy na tych wózkach akumulatorowych z megafonami, wzywając ludzi, aby powrócili do strajku, żeby nie wychodzili do domów, ponieważ na szczęście nie doszło do takiej sytuacji, żeby ludzie masowo zaczęli wychodzić ze stoczni. To, co się stało w Stoczni Gdańskiej, bo w Stoczni Gdańskiej, jak ruszyła fala, to reszta ludzi poszła za nimi. I z ponad 15 tysięcy ludzi w ostatnim momencie w Stoczni Gdańskiej udało się zatrzymać około 400 osób. Także to niewidoczna garstka ludzi, która została na terenie tej stoczni, aby kontynuować ten strajk. Ale w Gdańsku, w Gdyni, kiedy zauważyłem, że część ludzi, pomimo wahań, jakoś przetrwała ten pierwszy okres i tą taką informację o zakończeniu strajku, przekonywałem ich, że musimy strajkować dla innych zakładów, jako drugi, największy zakład na Wybrzeżu, że musimy strajkować dla innych zakładów, dużo mniejszych, które na pewno sobie nie poradzą i że stworzymy wspólną reprezentację tutaj w Gdyni i wspólnie będziemy razem rozmawiać z władzami. To był taki pierwszy zamiar realizowania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. I wtedy zaczęły przyjeżdżać delegacje innych zakładów gdyńskich, które już strajkowały, z zapytaniem, co mają robić. No, spanikowani ludzie, co mają robić, bo Stocznia Gdańska skończyła strajk. To taki symbol, najważniejszy zakład. No więc jakieś zakłady zatrudniające po 1000 czy kilkaset osób nie stanowią żadnej siły, żadnego partnerstwa do rozmów dla tych władz. Więc wtedy oczywiście na wyrost ogłaszałem, że otworzymy komitet, wspólny komitet strajkowy i będziemy wzajemnie, że Stocznia Gdyńska będzie chronić te małe zakłady i razem będziemy rozmawiać wspólnie w naszych interesach z władzami. To, że przyjeżdżały delegacje innych zakładów, wykorzystywałem jako taki element budujący ludzi, ponieważ ogłaszałem to publicznie, że strajkują jeszcze te zakłady i że musimy dla nich strajkować, musimy myśleć o nich, a później dopiero o sobie. I tak to mobilizowało ludzi. Co chwilę, to taki moment był, trwał, nie wiem, godzinę, półtorej, bo to był taki moment decydujący tego kryzysu. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że zorganizujemy mszę na terenie stoczni. Że nigdzie nie będziemy wychodzić, bo jak wyjdziemy ze stoczni, to nas nie wpuszczą, tak jak w 70 roku. I żeby nie popełnić tego błędu, wyślemy delegację do księży i zorganizujemy mszę w stoczni. I to ludzi zaczęło mobilizować. Pomimo tego takiego kryzysu psychicznego, psychologicznego momentu,
już docierały informacje sprzeczne, że jeszcze strajk trwa. Ja nie ogłosiłem tego, nigdy nie ogłosiłem publicznie tego w Stoczni Gdyńskiej, że Stocznia Gdańska zakończyła strajk. Przeciągałem ten moment, bo wiedziałem, że to może być niebezpieczne, w związku z tym ciągle powtarzałem, że to na pewno nieprawda, wysłaliśmy swoich przedstawicieli, sprawdzimy to i dopiero wtedy, jak będziemy mieli potwierdzone, to ogłosimy to wszystkim. Zanim do tego doszło, to ogłosiłem, że ksiądz Jastak zgodził się przyjść do stoczni i odprawić mszę. I nagle nastąpiła taka szokująca przemiana. Ludzie przestali się bać, przestali myśleć o strajku. Nagle tematem numer jeden stało się przygotowanie do niedzielnej mszy i należało sobie, nikt się, wszyscy strajkujący zaczęli się tym martwić i zajmować. No, trzeba było posprzątać plac, zrobić ołtarz, przygotować ołtarz, zebrać orkiestrę, no bo ktoś musi grać na mszy. I nagle wszyscy mieli gdzieś, uciekli od tych trudnych myśli o strajku, uciekli w coś pozytywnego i to miało kolosalne znaczenie wtedy. Dopiero później dowiedzieliśmy się, jaka była prawda w stoczni, że Wałęsa się wyrwał, że Wałęsie zależało na tym, żeby podpisać porozumienie, żeby pierwszy podpisać porozumienie z dyrektorem i żeby pokazać, że wygrał strajk. W rzeczywistości Wałęsa przegrał ten strajk, bo o mały włos nie przerwały strajku pozostałe zakłady w Trójmieście. Tutaj cudem udało się to utrzymać i tak jak w Gdyni, w dużej mierze to było zasługą Stoczni Gdyni, drugiego co do wielkości zakładu, który przetrwał ten strajk i za nim poszły inne zakłady, mniejsze zakłady. Wtedy już same informacje o przerwaniu strajku w Stoczni Gdańskiej i jego kontynuacji przestały mieć większe znaczenie. Wałęsa przez megafony, które mu dyrektor łaskawie udostępnił, wezwał załogę do opuszczenia zakładu. Te wezwania powtarzały się wielokrotnie, aż wręcz do takiego zagrożenia, że jeżeli do 18 pracownicy nie opuszczą zakładu, to na teren stoczni wejdzie milicja. Więc to było wypraszanie już po podpisaniu tego porozumienia przez Wałęsę, wyrzucanie ludzi ze stoczni pod groźbą. Więc ludzie zaczęli masowo opuszczać stocznię i wtedy to wtedy pojawiła się Ania Walentynowicz z Alinką Pieńkowską i one zdeterminowane usiłowały zatrzymać ludzi, tych wychodzących ludzi. I udało im się, ale udało im się zatrzymać garstkę ludzi. To jest kilkaset osób z 15 tysięcy, które pracowało wówczas w Stoczni Gdańskiej. Niejako samoistnie powstała koncepcja w Gdyni, tak w teorii, że będziemy tworzyć wspólną reprezentację i wokół tego mieliśmy się skupić. Dla mnie najważniejsze stało się uruchomienie drukarni, kiedy już ludzie dowiedzieli się, że będzie msza i że zostają na następny dzień, to zaczęliśmy się przygotowywać do dłuższego strajku i ewentualnej takiej formy stworzenia wspólnej reprezentacji. Kiedy przyjechał Bogdan Borusewicz i zaczęliśmy o tym rozmawiać, przekazywał nam informacje o tym, co się stało w Gdańsku, jak to wyglądało i ile rzeczywiście tych ludzi zostało, to on uznał, dla mnie on był szefem tego strajku, on to wszystko organizował, to co się tutaj działo, przygotowywał. I on uważał wówczas, że lepiej będzie przenieść, zorganizować taki międzyzakładowy komitet strajkowy na terenie Stoczni Gdańskiej, bo tam praktycznie nie ma strajkujących. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Stocznia Gdańsk. Załoga Cegielskiego w Poznaniu popiera słuszne postulaty zgłoszone przez strajkujące załogi kraju i wybrzeża, czemu dała wyraz w dniu 29 sierpnia 1980 roku 24-godzinnym strajkiem solidarnościowym. Załoga, przystępując do pracy w dniu 30 bieżącego miesiąca, oczekuje śpiesznego ich załatwienia dla dobra społeczeństwa
i socjalistycznej ojczyzny. Cegielski Poznań. I wtedy uznaliśmy, że te zakłady, które się zgłaszały do Stoczni Gdyńskiej, będę odsyłał do Stoczni Gdańskiej. Bogdan z tym pojechał późno wieczorem do Gdańska. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Bogdan pojechał z naszymi postulatami. Na bazie tych postulatów gdyńskich została otworzona lista 21 postulatów i te 21 postulatów miały być programem i taką podstawą do negocjacji przez ten powstający Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Wtedy to w nocy dostałem od Bogdana polecenie stawienia się do Stoczni Gdańskiej i aby osobiście podpisać akces przystąpienia przez Stocznię Gdynię do tego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Dlatego miałem się stawić osobiście, ponieważ to wcześniejsze, sprzed kilku godzin, postępowanie Wałęsy, czyli podpisanie porozumienia z dyrekcją o nic, czyli o podwyżkę o 2000, wywołało niechęć wśród innych zakładów. Gdańskiej Stoczni Remontowej nie chcieli, mieli opory przed dalszym zaufaniem do Stoczni Gdańskiej, przede wszystkim do Lecha Wałęsy, który podpisał porozumienie. I to tak zaczęły się rodzić pewne trudności, więc w Stoczni Gdyńskiej w sobotę po przegranym strajku w Stoczni Gdańskiej zaczęliśmy iść własnym torem. I aby nie doszło do takiej sytuacji kryzysowej, jak z tym podpisaniem porozumienia przez Wałęsę, wymyśliliśmy sobie z Andrzejem Butkiewiczem, że napiszemy apel do wszystkich zakładów w Polsce z wezwaniem do strajku generalnego. I to było jeszcze zanim zapadła decyzja o tworzeniu MKS-u w Gdańsku. W sobotę późnym popołudniem. Ponieważ dyrektor niezależnie podłączył się do radiowęzła i próbował wzywać ludzi do opuszczenia stoczni, kiedy udało mi się tych ludzi zatrzymać, postanowiłem wyrzucić całą kadrę polityczną i kierowniczą ze stoczni. Bez skrupułów wyrzucaliśmy wszystkich sekretarzy partyjnych, wydziałowych. Kiedy zażądałem od dyrektora opuszczenia stoczni za to, że przeszkadzał nam w strajku, dyrektor poprosił o rozmowę z załogą. Oczywiście zgodziłem się na to i wtedy na tym wózku wieczorem w sobotę pozwoliłem dyrektorowi, który przyszedł ze swoimi zastępcami, z pierwszym sekretarzem, drugim partii, pozwoliłem rozmawiać z załogą, ale wtedy, kiedy już poszła informacja o tym, że będzie msza, kiedy już zmienił się nastrój ludzi. Dyrektor próbował wtedy pokazać się z dobrej strony jako gospodarz dbający o załogę, co byłoby bardzo łatwo wykpić. To wystąpienie dyrektora było w pełni kontrolowane przeze mnie. To znaczy ja trzymałem mikrofon i pozwalałem dyrektorowi mówić tylko to, co chciałem, komentując to oczywiście ironicznie z docinkami. Także wywoływało to śmiech wśród ludzi i po prostu kpiłem sobie z dyrektora, który przyszedł obiecywać ludziom to, co powinien dawno im się należało, jakieś tam drobne rzeczy socjalne, jakieś korzyści socjalne, które ja już przedstawiałem załodze, że my sobie sami o to zadbamy wtedy, kiedy już będziemy mieli wolne związki zawodowe i sami ten, i wtedy nam nie będzie potrzebna już taka łaska dyrektora. I mniej więcej w tym stylu rozmawiałem z dyrektorem. Kiedy dyrektor zauważył, że cała załoga, to w miarę upływu czasu tej dyskusji, ludzie się coraz bardziej ośmielali i zobaczyli, że ta władza w takim bezpośrednim kontakcie, w bezpośredniej konfrontacji nie jest dla nich zagrożeniem, nie jest taka straszna, że ten dyrektor nie jest taki wielki i nie jest taki mocny. I dla dyrektora cała sytuacja zaczęła się rozwijać niepomyślnie. I kiedy po raz kolejny zaproponowałem usunięcie
całej kadry kierowniczej ze stoczni, dyrektor zaapelował, aby go pozostawić w stoczni, nawet gdyby miał być pilnowany. Podchwyciłem to natychmiast i zaproponowałem, że pozwolimy dyrektorowi zostać w stoczni, ale zamkniemy pod strażą. I tak wymyśliłem sobie sposób na internowanie kadry kierowniczej w stoczni. Po prostu, oczywiście, kiedy poddałem to pod głosowanie i akceptację załogi, wszyscy z aplauzem to zaakceptowali. Zgłosiło się kilkuset chętnych do pilnowania władz. Opróżnili natychmiast jedno z dużych pomieszczeń w budynku dyrekcji, demontując tam telefony, różne miękkie fotele, wynieśli stamtąd, pozostawiając twarde krzesła, czystą podłogę. Zostali przez pochodem takim dużej, większej części stoczniowców odprowadzeni do tego budynku pod eskortą i tam zamknięci rzeczywiście w pomieszczeniu na klucz, gdzie sobie spokojnie siedzieli a stoczniowcy ich pilnowali. Zaczęliśmy drukować listę postulatów i taką ulotkę gdyńską, którą sami złożyliśmy z takim tytułem Wytrzymamy. Do mieszkańców Trójmiasta, do ludzi na zewnątrz, którą kierowaliśmy, podając informacje o strajku. Później tam zmieniała się ilość, dodawaliśmy ilość strajkujących zakładów i była to niewielkiego formatu ulotka, której wydrukowaliśmy pewnie za 2 miliony w sumie. To tak, która była kolportowana wszędzie i na terenie całej Polski, drukowana przez cały okres strajku. Ksiądz Jastak, który przyszedł odprawić mszę, naprawdę potraktował strajk, podszedł do strajku i strajkujących jak do ludzi walczących. To w Stoczni Gdyni podczas pierwszej mszy stoczniowej w obawie może przed takim zakończeniem strajku jak w 70 roku ksiądz Jastak po raz pierwszy udzielił spowiedzi powszechnej, takiej rozgrzeszenia powszechnego, jak udziela się żołnierzom idącym do walki podczas wojny. I od tego momentu, od tej mszy w niedzielę 17, sytuacja w stoczni zaczęła jakby normalnieć. I gdzieś zniknęły wcześniejsze obawy o zakończenie strajku, które pojawiały się później cały czas. Ciągle słyszałem pytanie, jak długo jeszcze. Odpowiadałem wówczas, że najgorszy jest pierwszy tydzień, a potem to już jakoś pójdzie. No cóż, nikt nie był w stanie przewidzieć, jak to się zakończy, czym to się zakończy. Dlatego większość decyzji w pierwszych dniach strajku, takich radykalnych, podejmowałem sam, biorąc bezpośrednią odpowiedzialność na siebie. Zrozumiałem, że dla tych ludzi, którzy pamiętają jeszcze ten tragiczny grudzień 70 roku, to jest to zbyt duże obciążenie. I wiedziałem, że na wypadek, zresztą mówiłem to głośno, że dlatego decyduję o tym sam, bo w razie, jeśli nam się nie uda, to wolę za to sam odpowiadać, aby nie było jakiejś zbiorowej odpowiedzialności. Po tej niedzieli gremialnie zwiększała się liczba strajkujących zakładów. Powoli całe miasto przystępowało do strajku i całe miasto, a później całe wybrzeże ogarniała fala rewolucji. Samo miasto zaczynało nabierać cech takiej oazy wolności, wolnego miasta. Nikt nie narzekał na brak komunikacji, wszyscy chodzili sami. Kiedy w poniedziałek ludzie zgłaszali się do stoczni, którzy byli na urlopach, już załoga była tak zżyta z sobą, po kilku dniach strajku ugruntowana, że każdy musiał być zaakceptowany, musiał przyjść, stanąć na tym słynnym wózku, trybunie, przedstawić się, wytłumaczyć się, dlaczego tak późno przychodzi na strajk.
funkcjonowałem pomiędzy Stocznią Gdyńską a Stocznią Gdańską, ponieważ jeździłem, powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, byłem członkiem jego prezydium, w zasadzie wiceprzewodniczącym tego prezydium. Codziennie odbywały się spotkania prezydium w Stoczni Gdańskiej, w tej słynnej sali BHP. W związku z tym codziennie rano jeździłem do Gdańska, a w Stoczni Gdyni ludzie czekali, dopóki nie wrócę i nie zdam relacji z tego, co ustaliliśmy w Gdańsku. Kiedy przyjechała pierwsza komisja rządowa, były próby nawiązywania jakichś rozmów indywidualnych z zakładami pracy. Nie wiem, zgłosiło się może kilka takich pomniejszych zakładów pracy, co nie odniosło żadnego efektu. Większość trwała z uporem przy takiej jedności i jednolitej reprezentacji. Ludzie zaczęli sobie nawzajem ufać i wierzyć w to, że tylko razem wspólnie zwyciężymy. Że tylko taka siła, jak największa jedność daje nam szansę. Pamiętam, kiedy przyjechali doradcy w którymś dniu, przyjechali z nastawieniem, jakim nieuczciwym wobec nas, bo doradcy chcieli nas odwieść od upierania się przy żądaniu tworzenia wolnych związków zawodowych. Dla nas to było nie do pomyślenia, natomiast dla nich to zakrawało na rewolucję. Zresztą, jak się dowiedzieliśmy później, przyjechali na zasadzie ustaleń rządowych. Doradcami byli Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Gieremek, Waldemar Kuczyński, Bogdan Cywiński, Jadwiga Staniszkis, kto jeszcze był na tej liście, ale była to główna taka lista tak zwanych doradców warszawskich, jak my ich nazywaliśmy, którzy przyjechali do nas z apelem intelektualistów warszawskich do strajkujących i takim popierającym strajkujących. Wałęsa ogłosił ich automatycznie doradcami. I tak to zostało, poszło w eter. Dziś przypisuje im się jakąś szczególną, znaczącą rolę. Ja nie bardzo tę rolę, tak szczerze mówiąc, widziałem. Mieliśmy z nimi pierwszy podstawowy kłopot, ponieważ musieliśmy ich przekonać do naszych słusznych racji. To już nie był strajk o rękawice, o podwyżkę. To już zaczynał się strajk o wolność. To się zaczynała ta prawdziwa solidarność. Wtedy wyczuwało się zagrożenie. Czy kiedy przypływały na zatokę statki floty sowieckiej desantowej, ustawiały się wzdłuż plaży, aby wywrzeć dla nas taki nacisk psychologiczny, to wracały takie momenty i poczucie zagrożenia. W którymś momencie zdałem sobie sprawę z tego, że żądając wolnych związków zawodowych, uwolnienia więźniów politycznych, że zniesienia cenzury, kiedy przeczytałem rządowe jakieś paszkwile, ulotki rządowe rzucane oskarżające mnie o to, że próbuję namówić ludzi do jakiejś rewolucyjnej walki, zdałem sobie sprawę, że rzeczywiście robimy rewolucję, że to jest rewolucja. To nie jest strajk, który się skończy za pół godziny, bo przyniesie krótkotrwałe efekty, jakieś tam 100 zł, tylko że rzeczywiście chcemy zmienić jakichś zasadniczych zmian. Nie zdawaliśmy sobie sprawy wtedy, jeszcze w czasie strajku do ostatniego momentu, nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali tego, co się stanie natychmiast potem. Komuna doskonale rozumiała, myśmy wtedy nie rozumieli, co nie bardzo pojmowali to wszystko, ale oni patrzyli na całość, widzieli, co się rozwija w Polsce, co się zaczyna święcić. Dlatego namówili między innymi Wałęsę tuż pod koniec strajku, takiego bezsensownego apelu odwołania strajku w całej Polsce poza Gdańskiem.
Wałęsa dał się na to nabrać. Nie znaliśmy wtedy różnych układów, jakie są dzisiaj z nami, z dokumentów. Wtedy nie podejrzewaliśmy, że Wałęsa jest agentem dzisiaj. Wiedzieliśmy, że jest nieodpowiedzialnym wariatem. No, skończył strajk 16 tylko po to, żeby być pierwszym, który podpisał porozumienie i wygrał 2000 podwyżki, czy 3, co było śmieszne. Że jest w tym sensie, że jest nieodpowiedzialny, że może zrobić wszystko, ale uznawaliśmy, że skoro mamy go pod kontrolą 24 godziny na dobę, to jesteśmy w stanie go upilnować podczas strajku. Wtedy w nocy dopiero zapadła decyzja w Warszawie o tym, że decydują się na podpisanie porozumienia. Więc dzisiaj składając te fakty, również wtedy, kiedy natychmiast po tym działaniu otrzymaliśmy informację z Warszawy, że władze, to biuro polityczne, zgadza się na podpisanie, zawarcie porozumienia ze strajkującymi, to ugruntowało we mnie pewność, i stąd to tak dobrze pamiętam, że gdyby Wałęsa wystąpił z tym apelem i odwołał ten strajk, to nigdy tego porozumienia by nie było. Czekali na ten moment, czy się uda, czy się nie uda. Skoro się nie udało, po prostu nie mieli innego wyjścia. Musieli podpisać, dlatego że do strajku szykowały się huty i kopalnie. I to już by wtedy gremialnie stała cała Polska. Wtedy nie mieli żadnych szans nawet na użycie siły. Więc dlatego zdecydowali się podpisać porozumienie. Ostatnie momenty. I tak podpisywanie porozumienia odbywało się szybko. Wtedy mieliśmy już wszystko przygotowane, więc to była niejako czysta taka formalność. Odpisanie tyle, że punktów było 21. Więc rozpoczęła się jeszcze jedna batalia o wprowadzenie uznania z kierowniczej roli partii. To tak. Co było tragedią dla nas i nie byliśmy w stanie tego przeżyć. I pewnie gdybyśmy nie mieli doradców przy sobie, to pewnie by tego nie było w tym porozumieniu. W sierpniu 80 roku, kiedy podpisaliśmy porozumienie, nie wiedzieliśmy nawet, jaka skala będzie tego związku, który wywalczyliśmy, jak on będzie powstawał i jak, co z tego wyniknie. To były rzeczy, które były dopiero przed nami i nie mieliśmy nawet wizji, jak to ma wyglądać. To wszystko była jedna wielka improwizacja i koncepcje zmieniały się. Było wiele koncepcji i te koncepcje zmieniały, ewoluowały z dnia na dzień. Tak, że dopiero 17 września zapadła decyzja, że związek będzie nazywał się Solidarność. Było to najbardziej popularne hasło wówczas tutaj u nas na Wybrzeżu, które zrodziło się w czasie strajku sierpniowego.